bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Mienia, Mienia Zachód. I to proszę pana wójta. Agencji Nieruchomości Rolnych, aby tam docelowo plan wprowadzić. Oczywiście poszerzamy ten teren tego załącznika, który Państwo otrzymali, o teren taki newralgiczny, który wymaga uporządkowania, w jakiś sposób rodzi też konflikty społeczne. Określamy teren, który będzie objęty miejscowym planem jako Mienia Zachód. Uzupełniony został również załącznik o szczegółowy opis granic opracowania. Z uwagi na to, że nie było przedstawione na komisji, może go odczytam. Granica opracowania miejscowego planu, zwana dalej granicą, rozpoczyna się od punktu, który jest punktem granicy najbardziej wysuniętym w kierunku północno-wschodnim, położonym na styku działek numer 1674-1001, położonych w miejscowości Mienia, z punktu granicznego. Ja poproszę, żeby się udało spowodować oświetlenie. Granicznego opracowania planu biegnie w kierunku południowym do wschodniej granicy działki 1001, dalej wschodnią granicą działki 1005 pełniącej funkcję drogi, wschodnią granicą działki numer 1002, wschodnią granicą działki numer 1009 pełniącej funkcję drogi, wschodnią granicą działki numer 1011 aż do załamania i dalej południową granicą w kierunku zachodnim, południową granicą działki numer 1012 pełniącą funkcję drogi, południową granicą działki numer 1078 do styku działek numer 1017/3 i działek 1034/1. Działek 1078 i działki 541. Następnie granicą opracowania planu skręca na południe po wschodniej granicy działki numer 1034/1, by na jej załamaniu skręcić ku zachodowi na jej południową granicę do styku z działką numer 1041. Granica opracowania planu biegnie następnie po wschodniej granicy działki 1041, będącej drogą gminną do załamania w kierunku zachodnim, następnie południową granicą działki 1043/7, następnie południową granicą działki 1045. Następnie południową granicą działki 1043/8, by skręcić na południe w górę nad odcinkiem granicy działek 1052 i 1040 do działki numer 1058. Następnie granica opracowania skręca ku wschodowi do po północnej granicy działki 1058, następnie północną granicą działki numer 1057/1. Będącą drogą gminną aż do załamania i skręca na południe po jej wschodniej granicy do styku z działką 1066/1. Granica opracowania planu skręca na wschodnią, na wschód po północnej stronie działki kolejowej numer 1066/1 i po wielu załamaniach dochodzi do jej wschodniego narożnicy, gdzie załamuje się pod kątem mosty i biegnie dalej w kierunku południowo-zachodnim do styku z działką 1068/5, następnie południowo-wschodnią granicą działki 1068/5 do jej załamania w kierunku zachodnim. Następnie w kierunku
południowo-wschodnim po kolei nadawanym w kierunku zachodnim do styku z działką drogi gminnej o numerze 1070/1, następnie granica opracowania planu biegnie północną wschodnią granicą działki 1070/1 do ostrego załamania w kierunku zachodnim 1075/1. Później granica działki 1066/3, następnie granica zachodnia 1066/2 do stycznia działek 1079/1066/1 i na 2. Granica opracowania skręca na zachód o południowej granicy działki kolejowej 1079, a następnie na załamach biegnie w zachodniej granicy 1079, a następnie zachodnimi granicami działek kolejno gminie 1063/1, 1060, 1050, 1034/2, 1032, 1052, 1021/3, 1025, będącymi jednocześnie granicą uprawnienia, a następnie załamanie działki 1025 skręca na wschód po północnej granicy działki, następnie północną granicą działki 1022, będącej drogą do załamania w kierunku północnym po jej zachodniej granicy. Zbliżamy się ku końcowi, a następnie do załamania w kierunku wschodnim po północnej części granicy działek. Następnie granica opracowania tam biegnie północną granicą działki 1021/3, a następnie północną granicą działki 1021/2 do drogi powiatowej. Następnie północną granicą działki numer 1020 będącą drogą powiatową przechodzącą na północną granicę działki 1063, gdzie po jej północnej granicy biegnie do załamania w kierunku południowym. Później wschodnia granica opracowania biegnie do działki 1066/4, gdzie po północno-wschodniej granicy biegnie do działki 1001. Granica opracowania planu biegnie po zachodniej granicy działki 1001, na załamanie z granicy w kierunku wschodniej, gdzie po północnej granicy 1001. To jest do punktu, który jest punktem granicznym najbardziej przesunięty w kierunku północno-wschodnim, położono na styku działek nr 1. Wróciliśmy do punktu wyjścia 1674, 1001 położony z tego czynienia. Zanim jeszcze, Państwo radni mają nic dla Państwa, czyli tutaj mamy tą naszą działkę, która w przyszłości mamy nadzieję, że będzie pod strefą Tarnobrzeskiej strefy ekonomicznej. Tutaj mamy zakłady Stolbuchmeister, które informowałem szefów o tym, że zamierzamy przystąpić do planu. Raczej są tutaj jest nie wnoszę jakichś uwag, a chętnie pewnie będą procedowali w procesie tego przygotowania samego projektu. Tu jest działka gminna też. Tutaj mamy dom pomocy społecznej świętego Józefa. Tutaj gospodarstwo chlewnie pana Stanisława Szopy. Tutaj dalej są kurniki, te tereny pobyłym PGR-ze. Nie obejmujemy planem działek, które mają być pod planowany zbiornik retencyjny. Samo uchwalenie planu w zależności od szybkości procedowania, ale około od roku do dnia powinno się w tym przypadku sfinalizować, ponieważ jest to o wiele mniejszy niż przy aktualizowaniu planu dla Cegłowa. W jakiś sposób to chyba byłoby tyle. Pewnie jeżeli były pytania z Państwa strony, czy od mieszkańców, to jesteśmy do dyspozycji. Czy są jakieś pytania? Takie od Państwa radnych? Nie ma pytań. Państwa radnych, proszę. Panie Szopak, ja mam pytanie. Czy jest jakiś szacunkowy koszt wykonania tego planu? Drugie pytanie. Dlaczego jedne firmy z tego terenu są informowane o tym, że będzie coś takiego robione, inne nie? Do Pana było to pytanie. Trzecie pytanie. Dlaczego nie są objęte miejscowym planem są tereny bezpośrednie wokół strefy, a są takie oddalone, no, znaczną odległość?
I czy gmina, jeżeli ustali taki plan, to przewiduje, że jeżeli będą jakieś ograniczenia, czy będzie można prowadzić działalność w innych miejscowościach, skoro nie w Mieniu, to może u Państwa radnych, w którejś innej miejscowości taką działalność będzie można prowadzić? To są pytania, które mi się teraz nasunęły na gorąco, a poza tym no, jestem lekko wzburzony tym, że dowiedzieliśmy się 15 minut przed posiedzeniem i to jeszcze pocztą pantoflową, że tak powiem, o czymś, że taka rzecz będzie miała miejsce. Myślę, że jako właściciele na oko strzelam 1/3 tego terenu, byłoby fajnie, gdybyśmy byli poinformowani o czymś takim. Dziękuję. Przypominam pytania. Pierwsze z nich... Dlaczego nie wszyscy są poinformowani? Dlaczego to odpowiadam? Tutaj na posiedzeniu wspólnym komisji raczej właśnie wspólnie ze mną rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób procedowanie planu może wstrzymać procesy inwestycyjne, tak, jeżeli chodzi o poszczególnych przedsiębiorców i bardziej tu skupiliśmy się na sąsiadach strefy. Tutaj rzeczywiście tu przyznaję panu rację, że należało odsłonić wszystkich przedsiębiorców, ale z drugiej strony było tak, tak praca w jakiś sposób ponad to, co musimy, gdyż jest to jedynie uchwała, tak, projekt tej uchwały jest jedynie przystąpieniem do podjęcia planu, a nie reguluje tego, co w tym planie będzie zawarte. I o tym procesie już poprzez ogłoszenia publiczne czy spotkania z urbanistą wszyscy mieszkańcy będą mogli się i właściciele działek wypowiedzieć. Także ta część związana z upublicznieniem będzie i w jakiś sposób z opiniowaniem tego przez mieszkańców czy właścicieli nieruchomości będzie możliwa już przy procedowaniu samego planu. Jeszcze jakby pan te pytania powtórzył. Drugie pytanie, ile będzie to kosztowało szacunkowo? Plan w zależności od urbanisty czy okresu, w którym będziemy się chcieli uchwalić, wiemy około od 30 do 50 tysięcy. A dlaczego sąsiedzi nie byli bezpośredni, bo objęci, nie są objęci tym planem? Którzy sąsiedzi? No, strefa jest na samym dole, tak? Dookoła jest nikt nie objęty, jesteśmy objęci my. No i nie, to objęliśmy, tak, schemat był taki, że objęliśmy tereny po byłym PGR-ze, tak, plus strefę ekonomiczną i zakłady te produkcyjne. Majsterko plus naszą działkę, która tam jest własnością gminy. Tam jest działka leśna, która przy tym planie będziemy starać się ewentualnie odleśnić. Czy jeszcze jakieś pytania? Tutaj te granice planu, tak, czy jego procedowanie jeszcze będą mogły ulegać zmianie, czyli propozycja jest taka, tak, wspólnie na komisjach. Też chcieliśmy ustalić ten obszar najbardziej, który jest konfliktowy, tak, i rzeczywiście wydaje się, że potrzeba uchwalenia planu i ustalenia, co gdzie ma być na tym terenie, wydaje się zasadne. Dziękuję. Proszę. Ja jestem Krasna, jestem w miejscowości Mienia i no niestety jesteśmy w konflikcie tutaj, tak jak wiecie Państwo, z Państwem. Znaczy z inwestorami, którzy się pojawili na tym terenie, prawda? Nie jesteśmy oczywiście, ja chcę zobrazować tutaj Państwu, bo to nie jest tak, że jesteśmy przeciwni rolnikom, tak jak to się głosi przynajmniej wobec. Tylko Państwo zrozumcie, że na tych terenach mają powstać po prostu przedsiębiorstwa przemysłowe, a nie rolnicze. Bo 3 700 000 kur, brojlerów na takim terenie. Przepraszam bardzo, czy Państwo sobie zdajecie sprawę, jak będą nasze drogi wyglądać? To jest raz. Wczoraj był przykład tego na przykład, tak? I co Państwo na przykład będą robili z taką ilością obornika i gnojowicy? Bo to nie jest tak, bo gdyby powstał jeden kurnik, myślę, że nikt w Mieni by nawet nie krzyknął. Natomiast 10 hangarów kurzy, bo to są hangary, a nie kurniki, żebyśmy się zrozumieli. Prawda? Jeden kurnik ma pomieścić 36 tysięcy kur na raz.
Proszę Państwa, to my w Mieni nawet nie będzie dnia w tygodniu, żebyśmy mogli okno otworzyć. Dlatego, że wiadomo, nikt na raz nie wywiezie tylu kur, prawda? Tylko będzie to szło cyklicznie. Państwa też to dotknie, dlatego że jeżeli takie przedsiębiorstwa będą powstawały na terenie gminy Cegłów, gmina Cegłów więcej straci niż zyska. Na to Państwo na przykład mogliby to w jakiś sposób podzielić, trochę w tej miejscowości, trochę w innej miejscowości i my na pewno byśmy się nie burzyli. Natomiast na tej drodze do Ignacowa z jednej strony drogi od początku do końca będą stały hangary kurze, a po przeciwnej stronie chlewnie. Więc Państwo zrozumcie mieszkańców Mieni, że no nie są szczęśliwi z tego powodu i gdyby to u Państwa w miejscowości miało powstać coś takiego, myślę, że Państwo też nie bylibyście zachwyceni. Nikt nie byłby zachwycony. I to nie tylko chodzi o fetor, który będzie się roznosił po okolicy, bo będzie, bo przez Mienię to myślę, że już widzicie, na początku Wiciejowa trzeba będzie maski gazowe zakładać, żeby przez Mienię przyjechać. I ci rowerzyści, którzy teraz bardzo często jeżdżą, prawda, po Mieni i zarówno i biegacze, którzy biegają, to myślę, że nie dadzą rady w takich warunkach biegać. A przykładem, dlaczego się tak burzę, znam Janów i wiem, co się w Janowie dzieje. Jak Państwo nie wiecie, możecie udać się do szkoły, do Janowa, gdzie jeszcze ostatni uczniowie dobrze pamiętają, albo nawet mogę ściągnąć tutaj uczniów, którzy tam byli, gdzie nie można było okna otworzyć. Ja się najbardziej odnośnie uchwalę, że ten problem znamy, były tu zebrania, wszyscy radni byli, wiedzą, że taki problem jest, uchwala jest. Więc dlaczego właśnie o to chodzi? Dlaczego my dążymy? Dążymy do tego, żeby po prostu było ustalone, żeby było wszystko zrównoważone w jakiś sposób. Niech będzie ilość działalności dostosowana do ilości produkcji, prawda? I nikt nie będzie się burzył. Proszę Państwa, w gminie Cegłów jest, w całej gminie Cegłów jest ponad 6 tysięcy ludzi, mieszkańców, prawda? Z noworodkami. To wyobraźcie sobie Państwo, że każdy z Was ma 600 kur w tej chwili. Rozumiemy, że z tymi noworodkami. Może i dobrze, ale ja Pani życzę powodzenia. Żeby to uregulować. Dlaczego nie będą to jakieś ograniczenia całkowicie, tylko wielkościowe podejrzewam, ale to jest na razie uchwała o przystąpieniu do planu, a sam plan będzie procedowany, będą wnioski, będzie można zgłosić dyskusję, na pewno społeczne zebrania i będziemy wtedy dyskutować. Jest to samo. Uchwała odnośnie przystąpienia na razie do procedowania. Proszę pomóc. Tu jeszcze w jakiś sposób odpowiadając na pytanie pana profesora związane z upublicznieniem, no to na pewno na tablicach informacyjnych w sołectwach były wywieszone zawiadomienia o sesji i też informacja o tym, że w porządku dzisiejszych obrad będzie ta uchwała plus informacja na stronie internetowej. Także, jeżeli nie ma więcej pytań, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Mina, linia Zachód. Proszę o podniesienie ręki. Kto radnych? Kto się wstrzymał? Dwóch radnych przed. Nie ma głosów sprzeciwnych. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV.